Kto jest bezpieczniejszy w sieci? Osoba młoda czy senior? Ciężko w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na to pytanie. Pozornie wydawać by się wydało, że młodzież, która wykorzystuje internet na co dzień do komunikowania się ze znajomymi, rodziną, przyjaciółmi, wykładowcami akademickimi, nauczycielami, zna tą przestrzeń idealnie. Czy tak jest? Nic bardziej mylnego. Według badań przeprowadzonych przez Krajowy Rejestr Dłużników przy współpracy z portalem chroń.psl.pl można zauważyć, iż młodzież jest grupą najbardziej narażoną na działania cyberprzestępcze. Ponad 20% ludzi pomiędzy 18 a 24 rokiem życia przesyła zdjęcia swoich dokumentów tożsamości, dowodu osobistego, prawa jazdy czy paszportu, zaś ponad 28% przesyła swoje hasła do portali społecznościowych, a w skrajnych przypadkach także do systemów bankowych. W przedziale wiekowym pomiędzy 25 a 34 rokiem życia aż 16% ludzi decyduje się na tego typu zachowania. Co jest przyczyną tego? Ciężko odpowiedzieć jednak, że duży czas wykorzystywania internetu przez młodzież nie daje gwarancji właściwych umiejętności i kompetencji dla bezpiecznego korzystania z niego. Podstawą przeciwdziałania temu zjawisku będzie rzetelna, oparta na fachowej wiedzy, edukacja. Według systemu dokumentów zastrzeżonych w pierwszym kwartale 2022 roku próbowano za pośrednictwem danych pozyskanych za pomocą zdjęć dokumentów tożsamości wyłudzić ponad 52 miliony złotych. Oznacza to, iż średnio dziennie próbowano wyłudzić 575 tysięcy złotych. Jest to o 40% mniej niż w poprzednim kwartale, jednak ciężko odnosić się do tych danych, gdyż stanowią one jedynie informację kwartalną. Nie wiadomo, jak będzie wyglądało to w skali rocznej. Dla porównania, pomiędzy 2020 a 2021 rokiem proceder ten wzrósł o niemalże 180%. Istotnym dla problemu przekazywania naszych danych, a także bezpieczeństwa ludzi młodych i seniorów jest wypełnianie ankiet, w których przekazujemy często dobrowolnie nasze dane osobowe w postaci numeru PESEL, a także adresu zamieszkania. Według przywołanego już badania odbywającego się pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych 36,6% ludzi pomiędzy 18 a 24 rokiem życia wypełniło ankietę, w której podało swoje dane osobowe w postaci numeru PESEL i adresu zamieszkania. To ponad 1/3 grupy wiekowej. Jednak w pozostałych grupach wiekowych nie wygląda to o wiele lepiej. 1/4, bo niewiele ponad 26% wypełniło taką ankietę. W jaki sposób powinniśmy temu przeciwdziałać? Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na interes administratora danych osobowych. Czy dane te są mu rzeczywiście potrzebne? Czy kupując określony przedmiot za pośrednictwem sklepu internetowego musimy przekazywać PESEL i adres zamieszkania? Biorąc pod uwagę rozsądek i logikę, zapewne nie. Dlatego podsumowując, powinniśmy zwracać uwagę na bezpieczeństwo naszych dokumentów, a także bezpieczeństwo nas samych, niezależnie od tego, ile mamy lat i w jakim przedziale wiekowym się mieścimy. Często zauważalny problem to ten, iż niezależnie od grupy wiekowej, w której znajdujemy się, czujemy bezradność, bowiem 12% seniorów jest w stanie zauważyć niewłaściwość i fałszywość wiadomości mailowej czy SMS-owej. Niewiele więcej, bo 22% ludzi pomiędzy 18 a 24 rokiem życia jest w stanie zauważyć nieprawidłowość, która ma na celu wyłudzenie naszych danych. Niezależnie od tego, ile mamy lat, dbajmy o nasze bezpieczeństwo w sieci.